Czytając Słowo Boże w liście do Galacjan, 6 rozdział od 3 wersetu, znajdujemy wyraźne objawienie apostoła Pawła, które brzmi tak. Albowiem jeśli kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten sam siebie omamia. Widzimy, że tu Paweł, apostoł, kładzie nacisk na to, że jeśli ktoś myśli, że jest czymś, choć jest przecież niczym, ten samego siebie okłamuje, oszukuje. W wersecie tym Duch Święty przez apostoła Pawła ostrzega nas przed pychą i zarozumiałością ciała, które w sposób naturalny występuje przeciwko zakonowi Chrystusowemu, przeciwko prawu Chrystusowemu. Prawo z góry Synaj, które nawoływało Izraelitów do miłości wobec bliźnich, w rzeczywistości nie pozwalało im wyjść poza własne dobre uczynki. Z tego powodu Izraelici mieli niestety zbyt wysokie mniemanie o samych sobie. Tak też stało się w przypadku wierzących z Galacji, którzy ponownie podporządkowując się zakonowi mojżeszowemu, prawu, stali się żądni próżnej chwały. Tragicznym skutkiem tej postawy było to, że zamiast służyć sobie wzajemnie w miłości, Galacjanie kąsali i pożerali siebie nawzajem, prowokując się i zazdroszcząc jedni drugim. Apostoł wyraźnie gani tych, którzy chełpili się, jakby byli nie wiadomo kim, będąc w rzeczywistości niczym. Kto tak postępuje, oszukuje nie innych, lecz samego siebie. Nikt nie jest tak małym, jak właśnie ten, kto myśli, że jest kimś wielkim. Jedynie będąc w Bożej obecności nie będziemy się wynosić nad innych. Gdy opuścimy to błogosławione miejsce przy Panu Jezusie Chrystusie, staniemy się natychmiast podatni na cielesne bodźce. Jak niegdyś uczniowie Pana Jezusa Chrystusa będziemy kłócić się o to, kto ma zająć najważniejsze miejsce w Jego obecności, w obecności Pana Jezusa i w obliczu Jego wielkości. W obliczu wielkości Pana Jezusa apostoł Paweł uznaje siebie samego za najmniejszego ze wszystkich świętych. I mamy tego potwierdzenie w Ewangelii Łukasza 22-24. Łukasza 22 rozdział, 24 werset mówi następująco. A wszczął się też spór między nimi o to, kto z nich ma być uważany za większego. Albo Efezjan, rozdział 3, werset 8. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana jest ta łaska, aby między poganami opowiadał to niedościgłe bogactwo Chrystusowe. Widzimy wyraźnie, że jest to postawa całkowicie fałszywa i niebezpieczna. Kto myśli, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Jeśli kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten sam siebie omamia. Ale każdy niech sam swój uczynek bada, a wtedy będzie miał chwałę z samego siebie, a nie z drugiego. Albowiem każdy swoje własne brzemię poniesie. Widzimy, że tu w 4 i 5 wersecie 6 rozdziału listu do Galacjan Paweł zwraca uwagę na to, że każdy powinien badać swoje własne postępowanie i wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w samym sobie, a nie w porównaniu z drugim. I następnie Paweł zwraca uwagę, że każdy własny ciężar poniesie. Zamiast oszukiwać samych siebie przez próżną chępliwość, zechciejmy lepiej zbadać własne postępowanie. Czy widoczne są w nim uczynki wynikające z zakonu mojżeszowego, prawa, wywyższające nas samych, czy uczynki miłości zgodne ze wzorem Chrystusa Jezusa Pana? Paweł apostoł zadał sobie wiele trudu, pracując wśród Galacjan, w duchu prawdziwej miłości. Galacjanie byli owocem jego pracy. Mógł się nim radować, jako uczciwie zapracowanym i własnym owocem.
Inni wykorzystywali pracę apostoła, aby wywyższać samych siebie i usunąć go w cień lub nawet wykluczyć. Pilnujmy więc się, baczmy więc na to, aby nasze uczynki miały prawdziwie chrześcijański charakter, czyli aby przynosiły owoc, którym będziemy mogli szczerze się radować i cieszyć. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje własne uczynki i za swoją pracę. To właśnie oznacza, że każdy własny ciężar poniesie. Użyte w języku greckim koine, oryginalnym słowo ciężar jest inne niż to, które w języku polskim oznacza brzemię. W wersecie drugim chodzi o nacisk, który może być złagodzony lub brzemię, które można przekazać innym. W wersecie piątym chodzi o ciężar, który trzeba udźwignąć. Każdy z nas sam ponosi odpowiedzialność za swoją służbę i jej rezultaty. Werset szósty. A ten, który jest nauczany w słowie, niech ma wspólność wszelkiego dobra z tym, który go naucza. Paweł apostoł zwraca tu uwagę, że ten, którego się naucza Słowa Bożego, powinien dzielić się wszelkim dobrem z tym, który go naucza. Apostoł Paweł, przypominając o potrzebach nauczycieli, kończy swoje napomnienia o odpowiedzialności, jaką mamy wobec siebie nawzajem. Miłość braterska z radością szukać będzie okazji do zaspokojenia doczesnych potrzeb tych, którzy służą nam dobrami duchowymi poprzez głoszenie nam Słowa Bożego. Wersety od 7 do 10 zaznaczają nam kolejną prawdę. Nie mylcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem cokolwiek człowiek siał, to też będzie żął. Bo kto sieje ciału swemu z ciała, rządź będzie skażenie, ale kto sieje duchowi z ducha, rządź będzie żywot wieczny. A dobrze czyniąc, nie słabiejmy, albowiem czasu swojego rządź będziemy, jeżeli się nie znużymy. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Apostoł Paweł zwraca tu uwagę na to, że nie powinni Galacjanie błądzić, gdyż Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem jest taka twarda zasada, że cokolwiek człowiek sieje, to też będzie zbierał, będzie żął. Bo też jest ważne, żeby rozumieć, że kto sieje dla ciała swego, z tego właśnie swojego własnego ciała będzie rządź skażenie, zabrudzenie. A kto sieje dla ducha, z tego właśnie ducha zbierać będzie, rządź będzie życie wieczne. A czynić dobrze nie ustawajmy. Tak zachęca apostoł Paweł. Mamy nie ustawać, nie mdleć, bo we właściwym czasie będziemy rządzić bez znużenia, bez zmęczenia. I dlatego apostoł zachęca, że dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, najwięcej domownikom wiary, czyli tym, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł pod koniec tego szóstego, ostatniego rozdziału listu do Galacjan daje wierzącym poważne ostrzeżenie. Mówi o zasadach Bożej sprawiedliwości w tym świecie, posługując się zaczerpniętym z natury obrazem siewu i żniwa. Nie oszukujmy samych siebie, myśląc, że jeśli, ponieważ jesteśmy chrześcijanami, unikniemy skutków naszej własnej nieodpowiedzialności i głupoty. Ale przecież Słowo Boże wyraźnie mówi, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem cokolwiek człowiek sieje, to będzie także zbierał, będzie żął. Cielesne postępowanie przyniesie nam gorzkie cierpienie. Dopiero wówczas, gdy osądzimy grzech w naszym życiu i zapłaczemy szczerze nad swoim upadkiem, Bóg przez swoje własne miłosierdzie ukoi nasz ból. Natomiast postępowanie w Duchu Świętym niesie z sobą wielką nagrodę. I to nie tylko w życiu doczesnym, chwilowym, obecnym, ale też wiecznym. Dlatego czynić dobrze nie powinniśmy ustawać, albowiem we właściwym czasie będziemy rządzić bez znużenia, bez zmęczenia. W obliczu trudności i przeciwności możemy czuć się zniechęceni. Widząc znikome rezultaty naszych dobrych uczynków, możemy popaść w duchową apatię. Niemniej jednak nie ustawajmy w działaniu i idźmy naprzód, czekając na Boży czas, czas właściwy.
Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością, tak zachęca Słowo Boże. I kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc swoje snopy. Tak poucza nas Psalm 126, wersety od 5 do 6. Którzy siali ze łzami, rządź będą z wykrzykaniem. Tam i sam chodząc z płaczem rozsiewa lud drogie nasienie, ale zaś przyszedłszy z radością znosić będzie snopy swoje. To oznacza, że powinniśmy starać się dostrzegać i wykorzystywać każdą okoliczność, każdą sposobność do czynienia dobra wobec innych ludzi, a zwłaszcza domowników wiary.